Witam, uruchamiamy opryskiwacz z komputerem Bravo 300S. Na początek włączamy zasilanie, trzymając przycisk przez około 3 sekundy. Po załączeniu komputera, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, musimy wybrać sobie dawkę na hektar, jaką będziemy stosować, naciskając przycisk F1. Z tabeli wybieramy dawkę, jaką chcemy wykonać zabieg. Załóżmy, że 200 litrów na hektar na dyszy niebieskiej. Zatwierdzamy OK-em. Czy wyzerować? Nie ma żadnych danych, więc tak, OK. Po uruchomieniu w ten sposób komputer należy załączyć 5 sekcji do wykonania pracy i załączyć główny. Mamy komputer ustawiony w pozycję ręczną, czyli jakbyśmy robili na postoju, należy wcisnąć automat. Komputer informuje nas o tym, że należy ruszyć do przodu i wtedy będzie stosował dawkę, jaką zaleciliśmy mu do pracy. Gdybyśmy chcieli zmienić dawkę, a nie byłaby w naszej tabeli, tutaj powiedzmy chcemy stosować 220, jej nie ma, należy wcisnąć OK, przytrzymać 3 sekundy, przejść strzałką w dół na ustawienie prac, wcisnąć OK, zejść na nieczynny, nacisnąć OK, jeszcze raz OK i zmienne wykonujemy strzałką do góry. Trzymając strzałkę wybieramy dawkę 200, załóżmy 20 litrów. Na hektar. Zatwierdzamy OK-em. Do naszej dawki wybranej musimy również wybrać rodzaj dyszy, jaką będziemy wykonywać. W tym momencie mamy dyszę opisaną 0,4 i tak zostanie. Jakbyśmy chcieli zmienić to OK i zmieniamy kolor dyszy, przykładowo na niebieski, dajemy OK. Tak ustalone parametry zatwierdzamy OK-em i wychodzimy Escape'em. Teraz wyłączamy monitor, żeby te dane nam się zapisały. Dane się zapisały, załączamy monitor i ta nasza zapisana dawka pod przyciskiem. Znajdujemy ją 220 na niebieskiej, zatwierdzamy OK dwa razy, mamy dawkę 220 litrów na hektar. Załączamy opysk. Po ruszeniu maszyna będzie nam wykonywać pracę zgodnie z ustawieniami. Gdy klient nie wyposaży swoją maszynę w dodatkowy czujnik do pokazywania cieczy w zbiorniku, w komputerze Bravo 300 należy prowadzić to ręcznie. Czyli tak, wciskamy przycisk F4, trzymając go oczywiście 3 sekundy i mamy napełnienie, nasza pojemność zbiornika wynosi 1500, więc naciskając OK, z automatu nam wprowadzi to 1500 i mamy słupek całkowicie. Mamy pokazane, ile cieczy mamy w zbiorniku. Komputer będzie nam tą ciecz odliczał. W ostatniej fazie oprysku, jak zostanie nam 200 litrów w zbiorniku, wyda sygnał dźwiękowy, że zostało nam na 1 hektar w tym przypadku 200 litrów na cieczy w zbiorniku. Jeśli chcemy zatankować częściowo, znaczy jeśli w zbiorniku mamy jakąś ilość cieczy, powiedzmy 500 litrów, chcemy to wprowadzić w komputer, należy wcisnąć przycisk F4, zejść na poziom, wcisnąć OK i ręcznie wprowadzić ilość litrów, jakie zostały wprowadzone. Zatwierdzamy OK. Wychodzimy Escape'em, wtedy komputer nam pokazuje ilość litrów wlanych do zbiornika i również od tego odlicza, pokazując nam właśnie tą rezerwę 200 litrów.